Rafał, jesteśmy na 25. jubileuszowych zawodach wędkarskich aktorów imienia Mariana Łomczy. Nie mogłem Ciebie nie zapytać, po raz który już bierzesz udział w danych zawodach? Wydaje mi się, że 5. albo 6. raz jestem. Miałem przerwę, w zeszłym roku nie byłem, 2 lata temu. Pamiętam, że też był jakiś problem, żeby przyjechać, ale wcześniej przyjeżdżałem regularnie, bo lubię wędkarstwo i tutaj jest przede wszystkim też wspaniała atmosfera, super ludzie, miejsce przeurocze. Warto się czasami trochę zastanowić, to znaczy odpocząć nad wodą od tej codzienności i to jest taka forma relaksu fajnego. A dla przypomnienia dla naszych widzów, powiedz, z jakim wynikiem poprzednie zawody właśnie ukończyłeś? Ja najwyższy wynik miałem 7. miejsce na zawodach tutaj. To już teraz nie pamiętam, ile to było kilo, bo to nigdy nie pamiętam. Natomiast tych przeliczników, natomiast 7. miejsce to było naprawdę dla mnie fajnie. Na 30-40 osób to było nieźle. I to był chyba najwyższy wynik, jaki miałem wtedy. A w tym roku na jakie miejsce liczysz? A w tym roku na pole position, czyli po prostu posiedzieć i odpocząć. Zmieniając temat, powiedz, co u Ciebie dzieje się obecnie, jakie masz plany zawodowe na najbliższy okres, gdzie Ciebie ponownie zobaczymy? No przede wszystkim zaczynamy kolejne nagrania do nowego jubileuszowego sezonu Jaka to Melodia, 25-lecie też, tak samo jak ten 25 edycja tego wydarzenia. The Voice Senior już niedługo kolejna edycja nagrania, jeśli chodzi o telewizję. No i jesienią moja płyta, którą nagrywałem przez ostatni rok. W takim klimacie trochę swingowym, z bardzo pięknym koncertem telewizyjnym. To wszystko na jesieni, więc szykuje się teraz naprawdę pracowity czas. A czy możesz zdradzić tytuł danej płyty? Jeszcze nie mam tytułu, bo jest to tytuł roboczy. On się pewnie ukaże dopiero pod koniec czerwca, kiedy ostatnie miksy płyty, bo mamy kilka propozycji, kilka pomysłów. Tutaj moja współpraca z Tomkiem Szczepanikiem jako głównym producentem i też człowiekiem, który napisał mi te piosenki w większości. No, fantastyczna płyta się szykuje, także taka z serca podsumowująca ostatnie moje wszystkie przemyślenia życiowe. A skąd taka opalenizna u Ciebie? Czyżbyś był na wakacjach już? To może być z chałup, bo było 3 dni słoneczka, więc trochę się opaliłem, więc jest może tak. A na wakacje wybierasz się w tym roku? Tak, głównie chałupy. Właśnie tam chcę odpocząć. Teraz ten miesiąc mam taki do następnych zdjęć 15 lipca, więc chcę tam po prostu posiedzieć trochę. Oczywiście koncerty mamy też, więc ja wczoraj grałem koncert plenerowy, więc tak jeżdżę trochę i myślę, że polskie morze, tam bym wreszcie odpoczął.